Witam was serdecznie. Zobaczcie, co mam. What is this? Nikoli jamur kuping. What is this? Jamur kuping. Jamur kupin. Ucho mushroom. Ucho mushroom. Uszate ucho uszaty grzyba. Uszaty grzyb. Uszaty grzyb. To so wygląda. Wygląda coś takiego. For 30 minutes. Gotowane ile? Half hour. Mm-hmm. Half hour cooking. Wrzucamy to do wrzątku i zobaczymy, co się z tego będzie. Poczekaj, so I'm jeszcze going to make chicken meatball. And using chicken this. Meatball. Oh, for chicken meatball. A zapach jest taki jak nasze grzyby europejskie. O, teraz jest wrzucony. Pół godziny będzie się gotował. To jest jeden dodatków do. You can put to the chicken mushroom. Chicken, chicken ball. No, chicken, meatball. No, te kuleczki mięsne z kurczaka i do tego ten grzyb. Zobaczymy, jak to wszystko będzie grało. No i ten grzyb uszaty jest. Jak znajdę polską nazwę, to wam. It's like leather jacket. No i teraz to wygląda jak. Normalnie to jak dotykasz, to jak skóra. Tak, skóra? Skóra, skin. Hmm. No, leather. Leather. Yeah. Leather. Zobaczcie, taki że gorący. Tylko nie dyszmy. No. Normalnie jak kawałek. Jak kawałek szmatki. Takie, jak pachnie po ugotowaniu. Straci ten zapach takiego grzyba. Ten fajny zapach stracił. Także. Have you ever eat this one? No, first time. Tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To ma być. Tutaj już macie. Pokrojona jest ta zielona cebulka. I te marchewka i ten uszaty grzyb. A what's that? Vermicelli. Jelly? Vermicelli. Nie wiem, czy to jest. Seahorse. Suchun, what is that? Is it jelly? Gelatin? No, it's from... Vermicelli is rice, I think. O, jakiś ryż. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No i tutaj mięso. Mięso się chłodzi, chciałem powiedzieć. Mięso się rozmraża. Kurczaka. Mięso z kurczaka. Mięso kurczaka. Mięso kurczaka. It's minced chicken. Yes. Mięso z kurczaka się teraz rozmraża. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. I need to wash this one. A, i to jeszcze musi być umyty, tak? Po ugotowaniu to jeszcze tego grzyba się nie zobaczy. Jak ścierka. Maybe it's like rack. Yeah. No i zobaczymy, co z tego. You can make this for. Naprawdę jestem ciekawy, co to za krzyw. Spring roll. Dobra. Czekamy na rozwój wydarzeń. No, impreza się zaczyna. Tutaj, tak jak wam mówiłem, macie mięso z kurczaka mielone. Zobaczcie, że tutaj jest mięso bardzo mocno mielone. I dodajemy teraz te grzyby, ten makaron ryżowy. Makaron is rice? Makaron is rice. Oh. Rice noodles. Ten makaron ryżowy i to wszystko dodajemy. Do tego będzie pieprz, sól, jajko, kalur. Pieprz, yeah. Kalur. No jest the black pepper in there. In your language, Indonesian Laka language. Hitam. Indonesian language, black pepper, czarny pieprz is? Lada hitam. Lada hitam. Lada hitam is pieprz czarny. A to jest prażona ta cebulka. Delicious. Prażona cebulka. Ta mała taka. Sól. Salt. What is the salt in your language, in Indonesian? Garam. Garam, garam. Sól po indonezyjsku jest garam. A cukier jest gula.
I teraz dodaję do tego tej fasolki. To dymka fasolka. Fasolka mówię, cebulka dymka. What is fasolka? Fasolka is beans. Beans? The long beans. Oh. Jaja. A tu widzicie, się stok rozpuszcza. Czyli rosół. What is this stock from? The chicken stock? Chicken stock. No, rosół wołowy, ten kurzęcy. I to wszystko będzie wymechłane, wymerdane. Wymerchłane, wymerdane. I będą robione z tego takie te... No, ono jest tak jak mielone się robi, tak? Tylko, że tu z takimi dodatkami. Dobra, zaraz wracam, zobaczymy, co tam będzie. Tutaj wezmę, wam pokażę, jak to wygląda w naturalnych kolorach, bo tam te żółte światło niestety zmienia kolor. To wygląda tak. Taka ciapata. Taka ciapa i z tego będą robione kotleciki gotowane w tym, w tym wywarze. Dobra, czekamy pierwszego kotlecika. Ale you didn't use any flour? No. No. It's gluten free. A, gluten free. Z tym... o, tutaj się nagrywa się na kanał. Zelo też ma kanał na YouTubie. Z gotowania. Ma takie shorty, wrzuca są takie shorty z gotowania. Is making a big one or small one? Small one. O, czy gdzieś jakiś system robienia takich kuleczek? Through? True. And carrots were through, yes? Yeah. No, surowa marchewka była. I to będzie w tym, rosole będą się zaparzały. No widzicie? Tak się bierze i zrób i wychodzi taki bobek. O. O, parę razy trzeba tak. O, i uciekł. Clean up, no. Have no room. No. Tak. Ciech. A jak się rozwala, to jeszcze raz, aż wyjdzie taki. Takiego systemu to jeszcze nie widziałem. How you make? I'm just by two hands. Two hands like this? Mhm. A. Ciech. W jaki sposób? How it looks like? No i zaczynają się ładnie zaparzać. Zaczynają się tak ładnie zaparzać, tak jak u nas robimy klopsy w białym sosie. Klopsy. Klopsy. Klopsy is meatball? Tak, meatball, but... Brown. Cooked meatball. Oh, cook. No, cooked meatball is... tak, klopsy, klopsiki. Klopsy. Klopsiki. Klopsy. Klopsy? Klopsy. No, także po ugotowaniu wam jeszcze pokażę. You can fry this too. Yes? Yeah, no, for to spring widzicie, roll. Może być też usmażone. With flour or no? No, just with dip spring oil? Roll skin. Spring roll skin. Or wonton skin. Okay. No, i widzicie, jakie ładne klapsiki wychodzą. Dobra, zobaczymy, co będzie później. Co będzie później, jak będą smakowały. A rano wam mówiłem, że pojedziemy zobaczyć na ten rynek. Na ten food market, takie co tutaj są porobione rano. Znaczy rano, po południu. Podczas Ramadanu, a zobaczcie jaka pogoda, no burza. Idzie straszliwe. Teraz nie wiadomo, strach wyjść z domu. Wiatr jest w naszą stronę. Widzicie ten dym? Ten cały wiatr idzie w naszą stronę. To tak pcha tutaj na Jakartę. Chciałem wam pokazać coś fajnego. Widzicie, jakie błyski? No
Nic, poczekamy jeszcze trochę, może. Może gdzieś przejdzie bokiem, wtedy wyruszymy, bo tak to nie ma sensu. No i liczę na to, że przejdzie gdzieś bokiem. No i tego się spodziewałem. Patrzcie, co idzie, znowu. A, już miałem taki plan pokazać wam. No nic, no, spróbuję jutro. No to teraz będzie przez 30 dni codziennie będzie ten. No i też czuła taka idzie, że... A już myślałem, że będzie pora sucha. Przegadałem, nie? Było parę dni, było ładnie słonecznie i znowu się robi taka. A widzicie, jak puściutko jest? Nie ma korków. Ludzie mają Ramadan, świętują w domach, siedzą. Kto musi, ten wychodzi, kto nie musi, ten siedzi w domu. No, zobaczcie, co się dzieje. Tam jeszcze trochę świata widać, a tutaj już za chwilę świata nie będzie. No i przylizło. Szkoda. Pokażę, za to pokażę wam, jak Zelo zrobiła klopsiki takie. O, słyszycie? Dopiero idzie ta nawałnica. Za to dorzucę wam bonusik. Takie klopsiki z grzybem uszanym, uszatym grzybem. To się nazywa air mushroom. No, w zamian za to. A jak będzie ładna pogoda, to wybiorę się tam na ten rynek i wtedy zobaczycie, jakie tam różne cudeńka można sobie podjeść. Dobra. Zapraszam do filmiku. Ostatnie przygotowania przed jedzonkiem. To pulpeciki takie wyglądają, tak? For this one? Yes. I to będzie wlewane ten z pulpecikami, będzie wlewane tu. Pulpeciki z tym rosołkiem i będzie można podjadać. I zaraz będziemy smakowali, co to wyszło dzisiaj. Nie udało nam się pojechać, ale za to będzie takie jedzenie, albo będzie takie jedzone. Taki rosół z takimi pulpecikami. Taki rosół, dobra. Taki rosół. Ale jest taki rosół. Taki? Rosół i ze stok. Oh. Is a chicken stock, is a rosół. But beef stock is a rosół as well. But popular is a rosół, chicken rosół. No, to wygląda tak ładnie. Będziemy smakować. Przyszedł czas, żeby wreszcie posmakować baso ayam, to się nazywa. Tak jak wcześniej wam pokazywałem, jak to było zrobione. Nie wiem, czy mnie widać na tej kamerze, ale nie ja jestem ważny, tylko właśnie to mięsko z tymi grzybami, z tym grzybem, co wam pokazywałem, z tym grzybem, co wygląda jak papier. Papier, taka szmatka. Posmakujemy rosołu. A ten grzyb to się nazywa uszak bzowy. Bardzo popularny w Chinach. W ogóle w Azji, w Chinach, w Ameryce. No jest popularnym grzybem. Jak to pachnie? Bardzo taki zapach ma. To jest bez chili, a są wersje z chili też, tak? A dla mnie jest bez chili. Taki jak nasz kurzęcy rosół z dodatkiem pora. I ta dymka, co wam pokazywałem,
ta prażona ze sklepu, ta dymka prażona nadaje taki specyficzny zapach, tak jak u nas się bierze tą cebulę do rosołu, jak się gotuje rosół, opalają się na gazie, żeby zrobić taki przyjemny smak tego rosołu. Tak samo widzicie, ta dymka z tego ze sklepu, ona dodaje temu rosołowi taki smak palonej cebulki. Myślę, że nawet jakby do rosołu dodać takiej prażonej cebuli, to wiadomo, że tam jest świństwo niepełne, ale jak szczyptę takiego czegoś się zje, to się nic nie stanie. No i tutaj mam zieleninkę. I ten makaron, ten. Paprzecie. Makaron ryżowy. No. Cały smak to taki zmodernizowany, troszkę inaczej zrobiony rosół kurzęcy, w którym były ugotowane takie kotleciki. Teraz zobaczymy, jak one są w smaku. Bez mąki. O, tutaj widać tego uszaka. Trudno znaleźć smak tego grzyba. Mogłem go posmakować przed. Daje taki posmak, ale nie takich grzybów, jaką my mamy w Polsce. Taki posmak daje. Jak to mam określić, ten. Ten smak tego uszaka. Twardy. Taki dosyć twardy, tak chrupki. Specyficznego smaku nie ma. Przejął smak rosołu, bo wiem, że te grzyby, one nie mają jakichś specjalnych swoich smaków. Chyba, że łapami wygrzebię. Ten grzyb, on przejmuje smaki tego, co robicie. On nadaje teksturę taką fajną, taką miękką, a zarazem chrupką w daniu, ale specjalnie nie nadaje smaku. Ma taką twardość jak nasze kurki. Taką twardość ma jak nasze kurki, specjalnie nie nadaje jakiegoś smaku. Lekki taki zapach drewna. Taki zapach drewna. Ale przejął smak tego rosołu, w którym się gotował. No i tutaj macie ryżowe makaronki. I tak właśnie to danie, o tutaj jest ta cebulka. Ona robi robotę w rosole. Polecam, spróbujcie co takiej prażonej cebuli dodać do rosołu. Na pewno zmieni fajny smak. No. Także to by było tyle z dzisiejszego dnia. Sorki, że właśnie zabrałem na targi. Na targi jedzenia deserów takich egzotycznych tutaj. Ale może się uda przyszłym razem. To na razie tyle. Pozdrawiam Was. Lajkujcie, piszcie komentarze. I do zobaczenia wkrótce. Hej. A ten zachód słońca to musiałem Wam nagrać. Właśnie się burze skończyły. Coś niesamowitego. Burze się skończyły, ale już jest mokro i nieprzyjemnie, żeby wyleźć. Jutro spróbujemy pójść, jak nie będzie padało. Jakoś tak się codziennie wieczorem jest burza. Jakoś tak się dziwnie składa. No ale zachód słońca jest pierwszorzędny dzisiaj. On zachodzi prosto tam za tym wulkanem. Tam te takie chmury dziwne, co widzicie. Co widać jest tutaj po prawej stronie. Takie kształty dziwnych chmur. Tak jakby jakieś tam, nie wiem, stwory szły w stronę słońca. Fajne, nie?
z drugiej strony, co tak jak to wygląda? No tak, tak dziwnie, tajemniczo.